kupiliśmy sobie z żoną Halinką satelitę. Jest! 999 programów! Biorę pilota i jedziemy. Pyk! Niemcy. Pyk! Niemcy. Pyk! Niemki. Pyk! Wybory Miss Świata! Wchodzi jedna. Cudo! Wchodzi druga. Cudo! Wchodzi trzecia. Miss Kongo. Cudak. Nagle wpadł mi do głowy pewien pomysł. Mówię tak. Halinka, idź zrób mi herbatę. Bo miałem taki pomysł, żeby się napić herbaty. Halinka westchnęła tak, że aż się firany ugięły. Wstała, takiego rumoru narobiła, że aż korzenie z fotela wyrywała. Tak jej się chciało mężowi herbaty zrobić. Ale polazła. Miss Mongolii. Czapa w kształcie jurty. Mówi, że lubi kumys i samotne wieczory przy ognisku z łajna-jaków. Miss Chin. Talia osy. Głowa osy. W ogóle jakaś taka ryżawa była. Podchodzi do mikrofonu i nic, tylko takie... Wszyscy czekają, a nic. Złożyła jajeczka i wyszła. Wraca herbata. Papiloty, fartuch, bambosze, a w środku Halinka. Miss Ameryki. Nareszcie. Piękna, boskie ciało. Pierśń, włosy. Patrzę tak na Miss Ameryki. Patrzę na Halinkę. A że lubię łamigłówki, szybko znalazłem 20 szczegółów różniących oba obrazki. Ale myślę, to i owo możemy jeszcze u Halinki poprawić. Nie ma się co poddawać. Sięgam po herbatę i niby niechcący łokciem skorygowałem jej nos. Pff. Halinka wyładniała, nos prościutki. No ale trochę się wkurzyła. Myślę, dobra, muszę ją jakoś udobruchać. Myślę, zrobię coś wyjątkowego, romantycznego, niecodziennego. Ach, zacząłem odkurzać w dużym pokoju. Halinka się udobruchała, podpełzłem bliżej i przystałem jej się rurą od odkurzacza do brzucha. Myślę, może coś tam odessam. Ta! Takiego wrzasku narobiła, że przysięgam, że cały świat przez jakieś 15 sekund wyglądał, jakby był zbudowany z takich zielonych, cieknących cyferek. Aż wiatraczek w odkurzaczu zawył. Szybko odessałem rurę od brzucha, przysałem do ust. Tak się cichutko zrobiło. Patrzę na Halinkę. Jej oczy jakby większe, piękniejsze. Patrzę, Halinka zaczęła sinieć. Jest Miss Kongo. I nawet mówi przez rurę coś takiego. Przysięgam, że znaczyło to, że kocha konie, uratuje lasy tropikalne przed zagładą i wyłączy odkurzacz, bo mi się język wkręcił w wiatraczek. Dziękuję.